Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale Kuba Elektronika, w kolejnym poradniku. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak podłączyć standardowy zasilacz antenowy do anteny naziemnej czy radiowej. To jest zasilacz, który był w zestawie z moją anteną radiową, którą mam na dachu. Mam jeszcze drugi, który był w zestawie z literką termorową anteną. Ja ogółem tych zasilaczy nie używam, ponieważ zasilam wszystkie anteny razem przez sumator z wzmacniacza szerokopasmowego, więc zasilacze mi były niepotrzebne i zostały mi po prostu, więc się przydadzą na pewno do poradnika. Mam tutaj taki bardziej rozbudowany zasilacz z regulacją napięcia od 2 do 12 V. To ma zmniejszać i zwiększać moc anteny. No i tak. Jak to jest? Każdy zasilacz antenowy jest wyposażony w końcówkę z separatorem. Czyli z jednej strony podpinamy antenę, kabel, który idzie do anteny, standardowy koncentryk, a z drugiej anteny podpinamy do telewizora, do tunera DVB-T. Na przykład mogę Wam pokazać, jak mamy tuner DVB-T, jakiś stary satelitarny z DVB-T, to z jednej strony taką końcówkę podpinamy do dekodera, do tunera, a z drugiej strony do anteny. No i tak. Aby zarobić taki kabel, musimy sobie otworzyć naszą wtyczkę. W tym celu bierzemy sobie śrubokręt. I tutaj mamy takie dwa plasticzki, tu i tu. I musimy nasze plasticzki wziąć, podważyć. Jak z jednej strony pójdzie, to z drugiej. I proszę bardzo, i nasz zasilacz jest po prostu już rozebrany. No i tak, tutaj mamy dwie zaciski. Pierwszy z nich, ten, jest masa. Czyli oplot z naszego kabla antenowego podpinamy tu. A tu podpinamy żyłę główną, gorącą tak zwaną. Czyli ten pręt w środku. No i tak, musimy sobie przygotować kabel. Ja mam tutaj taki kawałek koncentryka, jakiegoś starego, a z demontażu mi został z kabli. No i musimy go sobie obrobić. W tym celu bierzemy sobie nóż. Ja mam tutaj taki jato, taki duży, porządny, metalowy. Bierzemy sobie nóż i musimy sobie sprawdzić, ile. Nasz przewód trzeba zrobić tak, że po prostu bierzemy go, łuskamy w tym miejscu. W tym miejscu łuskamy. No i tak, bierzemy taki nóż. Najpierw zewnętrzną obudowę. Po prostu bierzemy, naciskamy powoli, uważając, żeby nie uszkodzić oplotu w naszym przewodzie. Trochę po skosa poszłem, ale tak. Proszę bardzo. Zdejmujemy. Ty kurde macino. Rwi pan. Zdejmujemy. Ciężko jest to kurde zdjąć, no. Ale poza kamerą to zdejmę. Mamy. No i proszę tak. Mamy nasz oplot. Nasz oplot sobie ściągamy na dół. Zarabiamy to, przewód zarabiamy podobnie jak w przypadku typu końcówek efekt tak zwanych. Bierzemy tak. Musimy zwrócić uwagę, żeby nasze włoski nie dotykały żyły głównej. No i tak. Mamy obudowę. Teraz bierzemy, sprawdzamy sobie na ile. I gdzieś w tym miejscu lecimy z odsłonięciem żyły głównej. Proszę bardzo. Ukręcamy. I mamy naszą żyłę główną odsłoniętą.
No i tak wygląda poprawnie zarobiony kabel koncentryczny do naszego zasilacza. Teraz bierzemy ze śrubokręt i luzujemy nasze śrubki. Tą śrubkę mam już akurat poluzowaną. Tylko te dwie pozostało mi poluzować, więc weźmiemy, po prostu odkręcamy nasze śrubki. Tak, aby nasz koncentryk mógł się tutaj zmieścić. Bez problemu pod naszą bloszkę. No i tak, proszę bardzo, poluzowane. I teraz po prostu bierzemy, wkładamy naszego koncentryka. O, proszę bardzo. Tu możemy sobie wziąć obcinaczki i uciąć troszeczkę naszej żyły głównej, tak żeby nie zrobiła tutaj żadnego zwarcia. No, jak widzicie, przewód dopychamy do końca, tak żeby ta obudowa żyły głównej dotykała do tego. Uważając oczywiście, żeby oplot nam się nie zwarł z plusem. I mierzymy, dokręcamy nasze śrubeczki. Plus dokręcamy. I teraz masę. No. Masę dokręcamy. I proszę bardzo. Mamy zarobiony nasz przewód. Tak się prezentuje poprawnie zarobiony przewód. Oplot tu. Żyła gorąca tu. Proszę bardzo. Przewód mamy zarobiony. Teraz pozostaje tylko wziąć, ułożyć przewód zasilający jakoś tutaj pod spód i walić go tutaj. Kurde, szlak do tego. Wkładać i po prostu zostało nam zamknąć naszą końcówkę. No i proszę bardzo, to by było na tyle. Rzeczą ten podłączony. Oczywiście ja tutaj przykładowo pokazałem to na takim uciętym kawałku kabla, ale oczywiście tutaj podłączamy kabel, który idzie do anteny. Czy to anteny naziemnej ze wzmacniaczem kierunkowej, czy tej starszej siatkowej, szerokopasmowej, czy szerokopasmowej, takie jak ten mój termor, czy do anteny radiowej. Do różnych anten sobie podłączamy. No i to po prostu podłączamy do prądu. Tą końcówkę podłączamy sobie. To po prostu sobie podłączamy do tunera DVB-T, tuner do telewizora, to do prądu. I już mamy działającą antenę i działającą telewizję. Tak to się prezentowało. Więc dobra. To bym było na tyle. Ja się będę z Wami żegnał. Do następnego odcinka. Do zobaczenia. Cześć.